Jak wyglądałoby mieszkanie Kartoni i Przemka Pro? Oczywiście nie możemy zapomnieć o Gengarku. Dobra, tu zrobimy sobie pokój ich. O, będzie taki. To jest ogólnie małe mieszkanko, ale wystarczy im. Tu zrobimy sobie łazieneczkę. Widzę, że tu już wcześniej łazienka też była. I tu sobie wstawimy ścianę, żeby tutaj się tak odgrodzić trochę. Dobra, na początku wstawimy sobie w sumie okna. I tu myślałam, żeby dać takie przeszklone. Tylko muszę zobaczyć, jaka jest... A, wysokość jest najniższa, no czyli musimy patrzeć na te najniższe okna. Dobra, to możemy w sumie wstawić dwa takie. I na przykład dwa takie. Podłoga. O, tutaj zrobimy kuchnię, więc tutaj trzeba do kuchni jakąś podłogę, więc zróbmy kafelki, tylko jakie? A może takie na przykład? Tylko zrobimy tak. O, i tu zrobimy takie odcięcie. To będzie taka mniejsza kuchnia trochę. I jaki to by kolor wybrać? Może taki piaskowy? Damy im może też taką jakąś wymyślną bardziej lampę albo... O, może taką... Takim tym do góry krzaczkiem. No i oczywiście ja to jestem zakochana w tych szafeczkach, o właśnie tych z tych akcesorii. I dobierzmy może sobie do koloru, tylko tak, żółty, a może taki. Ej, dobra, ten jest idealny. Lodóweczkę tutaj wstawimy, nawet jest takie fajne miejsce na nią, ale też zmienimy jej kolor, bo ona jest taka zielonkawa. O, dobra, lecimy z górą. To cała jak fajnie wygląda, ja w ogóle muszę kod wpisać. Ale to fajnie wygląda, kurczę. Dobra, w ostateczności na chwilę zostawimy ją tutaj. Może się zmieści, może nie. Teraz tak, lecimy. Jedna duża, tu mała, narożniczek. Tylko nie wiem, czy on powinien być tutaj, czy niżej. Nie wiem, aczkolwiek fajnie. Ej, a może takie damy dwa. Dobra. Ładnie na razie to wygląda. No tylko tu bym wolała, żeby to było... O, właśnie. Bo tak to tak pusto trochę. Chociaż, a może ją jakoś... O, ale ja kombinuję, dobra. Dobra, tu damy zlew. Oj, chyba nam się wszystko nie zmieści. Tu damy... A może wysepka jakaś mała by się zmieściła? No raczej nie. Co tu się zadziało? Albo tu może złączymy? Coś takiego zrobimy? Dobra. Zamiast tego całego wstawimy taką kuchenkę, tylko w innym kolorze, o właśnie w takim beżowym. Lecimy dalej, lecimy do łazienki. I tu myślę, że taką brązowawą zrobimy. Teraz tego nie widzicie, ale zaraz... O, wy macie ciemno, jak nie powiem gdzie. Możemy dać taką fajną lampę, o albo tą. Ej, dobra, tak zostawimy, zobaczcie jaka podłoga takich tych. Musi iść wanna. Wannę damy, o właśnie, taką. Tu jakieś takie ładne lustro musimy dać. Dobra. I do tego dajemy zlew. Ej, dobra, taka jest chyba lepsza. Dobra, tak zostawiamy i tu toaleta. Toaleta tutaj. Bo Kartoni chyba lubi kwiatki, więc możemy jej dać jakieś kwiatka. Ten trochę za duży. Jezu, co to jest? Dajemy, o, dywanik. I tu może być jakiś szlafroczek, jakiś płynny. Dobra, lecimy dalej. Ściana. By trzeba było też trochę koloru jeszcze dodać, no bo Przemek Pro jest szalony. I on musi mieć szalone kolory. A taki zielony. I dobra, ten zielonkawy jest fajny. Taki właściwie zielono-niebieski, taki miętowy. Jest taki beton. I teraz tak, tutaj ten kawałeczek, ja bym zrobiła w jakichś takich panelach albo w czymś. O, na przykład w czymś takim, bo tutaj sobie telewizor postawimy. O, takie dwie kolumny tu wstawimy też. Jaką kanapę by tutaj dać? Co to jest za kanapa? Ale śmieszna. A jakaś inna? O, ta jest super, taki baranek. Dobra, i jakiś ładny stolik. No i oczywiście duży telewizor. Żeby Przemek Pro miał gdzie grać w Fifkę i inne gry, musimy też playa mu dać. Dobra, postawimy na razie tu w narożniku. Tu byśmy musieli coś powiesić. A może już taki bardziej kolorowe coś? O! Ale w sumie to by nawet pasowało. Czekajcie, no trzeba światło zapalić, zrobić. To jeszcze by wypadał jakiś fotel albo, o właśnie, na przykład jakąś pufę. O, taki włochaty dywan, a większy jakby wyglądał. Większy też nie jest najgorszy, w sumie może taki większy. Mega przytulnie jest, no kurde, i chciałabym mieszkać w takiej chacie. O, i tu od razu możemy dla Gengarka
Możemy mu tutaj wstawić o, na przykład zabaweczki. I możemy mu wstawić tą miskę z jedzeniem tutaj. Teraz tak, jadalnia. Zasłony najpierw. Dobra, takie sobie powiesimy. Oj, tutaj jest fajny ten stolik. O, taki niebieskawy. Tylko on jest taki duży w ogóle, nie? On jest chyba trochę za duży. Nie, dobra, tu jest zwykły szklany. I szukamy krzesełek. Ja tu już mam takie fajne. I no właśnie, tylko że one są złote. O! No i gitara. Kurczę, nie to! Dobra. O, tu jest jakiś kosz, patrzcie to, z takimi poduchami i kocami. I w sumie możemy go tutaj gdzieś postawić, bo to fajnie wygląda. Tutaj. Talerze nieskończonego potencjału. Te talerze mogą tutaj stać w sumie jeszcze. O, tu może stać taka tacka z ciastkiem. O, a tutaj możemy postawić po prostu taką torebkę z rzeczami. Odłożoną na stole. A tutaj chyba, że nie znajdę kolorku. O, jest. Też jakiś obrazek by się przydał. O, ten świetny. Tylko go może trochę zmniejszymy. O, tu jeden, a tu jakiś inny może. Patrzcie to. No prawie jak kartoni. No i najważniejsze. Czyli pokój Przemka i kartoni. Dobra, myślę, że tutaj klasycznie polecimy po prostu z białym dywanem. Dobra, część zrobimy sobie na pewno białą. Ale możemy dać na przykład cegiełki. O, takie. O, to jest jeszcze fajne. Dobra. Łóżko właśnie, nie wiem, albo w tą. Zobaczymy, jak się zmieści i będzie lepiej wyglądać. A, tu będzie tak. No nie, myślę, że tak jest idealnie. I teraz jaki kolorek. Takie szare, białe prędzej, dobra, białe. Po bokach chyba się nie zmieszczą już stoliki nocne. No dobra, to będzie bez stolików, ale by musiał być jakiś obraz do góry. Ja tu wcześniej znalazłam taki ładny obraz, tylko to było wcześniej, już teraz tego nie mogę znaleźć. O, a taki potrójny? O, dobra, to jest super. Fotel, czy tu, no kurczę, no nie wejdzie, no przecież tu nic nie można dać. Dobra, to tu będzie fotel. O, tu będzie takie ładne biurko. Będzie taki wygodny fotel. Damy tu oczywiście. Chociaż damy to chyba tutaj bliżej. A tu damy jeszcze regał z książkami. Znajdźmy jakiś ładny. Ten jest za duży. Taki mniejszy by musiał być. O, może po prostu taki. Ale taki jakiś. O. Taki. Tu w ogóle światło musi przyjść. O, damy im takie z roślinką. Tylko oczywiście zmniejszymy. A, właśnie. Też tutaj jest tak nudno, bo tu zasłon jeszcze nie ma. Tablica moje hobby. I dobra, można w sumie coś takiego zrobić tutaj. Ja myślę, że tutaj można dać jeszcze taki trochę element męski, czyli jakieś deskorolki właśnie. O, tu są jeszcze wieszaki na sprzęt alpinistyczny. I to też możemy dać, bo Przemek Pro przecież podróżuje dużo. Może akurat by potrzebował coś takiego. I dobra, i dajemy jakiś dywanik jeszcze. O, coś tego typu. I dobra, i tutaj pokój mamy też już załatwiony. Mamy jadalnię, mamy salon, łazienka, kuchnia. No, słuchajcie, wszystko jest. Także oczywiście udostępniam to w swojej galerii Simsowe Opowieści i do następnego. Pa!